Dzień dobry, witam wszystkich we wtorek. Mamy 13 dzień lutego. Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Dream School. Bitcoin interwał H1 tym razem. Tutaj widzimy układ harmoniczny, głęboki układ harmoniczny, nietoperza zakończony w punkcie D, okolice 8900, nawet okolice 9000, czyli poziom, który mówiłem w dniu wczorajszym. Bardzo ładnie ta podaż tutaj nam się zaczęła uaktywniać i co ważne, wybijamy dosyć mocny techniczny poziom 8500, czyli tak naprawdę jest to lokalny układ ZZB, czyli zasada zmiany biegunów, wcześniejsze położenie punktu B. Pamiętajmy, że te punkty one służą między innymi do prowadzenia pozycji, tak jak w tym momencie tutaj raczej myślimy o spadkach i to jest jeden z tych wariantów, który w dniu dzisiejszym sobie z rana wyznaczyliśmy, czyli w momencie wybicia dołem 8500 możliwe oczywiście będzie retest tego poziomu, ten poziom oczywiście wynika z położenia tego punktu B układu harmonicznego i myślę, że jak najbardziej realne są do zaatakowania ostatnie dołki wynikające z formacji. Zwróćcie uwagę, że na podstawie jednego układu harmonicznego, tego różowego, który jest zaznaczony na wykresie, możemy prowadzić pozycję, możemy wyznaczyć targety i możemy tak naprawdę wyznaczyć tą przyszłą projekcję ścieżkę cen, przyszłą ścieżkę cen, tak, jeżeli chodzi o wykres Bitcoina. No na chwilę obecną bardzo ładnie to wszystko się realizuje. Na 8500 został wybity, świeca jest poniżej, także ten korpus, to zamknięcie będzie tutaj dla nas kluczowe. W momencie retestu na pewno poobserwujemy, jeżeli rynek ten poziom odrzuci, to myślę, że bardzo realne jest zaatakowanie kolejnego okrągłego poziomu, czyli 8000 na Bitcoinie.